Halo, kto mówi? Zadzwonił do mnie Michałek, mój wnuczek. Płakał, mówił, że zrobi coś strasznego i że potrzebuje pieniędzy. Nie pamiętam, jakiś wypadek samochodowy. To wszystko potwierdził policjant. Dał mi go do telefonu. Jak miałem w to nie uwierzyć? Oddałem wszystko, co miałem. Straciłem 180 tysięcy. Napisała do mnie znajoma, że ma sprawę. Zamówiła coś przez internet i jest opcja płatności blikiem, a ona ma wykorzystany limit. No i zapytała, no, czy dam radę za to zapłacić, a ona mi później przeleje kasę. Nie była to duża suma, no. Chodziło o 100 zł, więc pomyślałam, dlaczego nie? Podam jej ten kod blik i straciłam z konta 1000 zł. Jak się później okazało, koleżanka, pod którą podszywali się oszuści, nawet nic nie wiedziała. Potrzebowałam pilnie pieniędzy, więc wystawiłam na Eliksie telefon. Nie znam się na tym, robiłam to pierwszy raz. W ciągu 5 minut skontaktowała się ze mną osoba na WhatsAppie. Przesłała link, poprosiła o dane. Robiłam to pierwszy raz, nie wiedziałam o tym. Wchodzę później na konto, a tam zginęło mi 2,5 tysiąca. Zostałam oszukana.